Znajdujemy się na plantacji maliny odmiany Polana w miejscowości Karczmiska. Jak dochodzą nas już suchy, wiele magazynów z owocami przemysłowymi jest już wyprzedanych, więc może warto zastanowić się w tym roku nad właściwym prowadzeniem plantacji, nad właściwym nawożeniem i takimi zabiegami, które pozwolą nam osiągnąć zadowalające plony, bo może się okazać, że cena na malinę w tym roku będzie satysfakcjonująca. Kolejny rok będziemy testować nasze rozwiązania właśnie w uprawie maliny w gruncie. Pierwszym takim rozwiązaniem, które tutaj zostało zastosowane, był polisulfat, czyli naturalny minerał, kopalina, która w swoim składzie zawiera 4 składniki pokarmowe, 48% siarki, 14% potasu, 6% magnezu i 17% wapnia. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla maliny. Jest to nawóz, który działa długo, uwalnia swoje składniki przez okres od 50 do 60 dni i zabezpiecza zapotrzebowanie malin na wapń. Ten wapń jest bardzo dobrze pobierany i pobierany jest długo, poprawia jakość owoców, poprawia trwałość owoców. To, co też warto mieć na uwadze, stosując polisulfat, to to, że koszt zabiegu do hektara jest stosunkowo niewielki. 300 kg nawozu to jest koszt około 500 zł. Należy mieć na uwadze, że cena polisulfatu jest niska. 300 kg tego produktu, jakie zostało na tej plantacji zastosowane, to jest koszt około 500 zł. I przy tym koszcie pakiet korzyści, jakie Państwo wnosicie, jest nieporównywalnie wysoki. Dlatego warto zwrócić uwagę na ten produkt. Oprócz niego w uprawie malin testujemy też nawóz o kontrolowanym uwalnianiu azotu, jakim jest nawóz Agromaster. Tutaj w doświadczeniu był użyty skład bezchlorkowy, skład 12, 11, 18. Oprócz NPK w składzie znajduje się jeszcze niewielka ilość siarki i magnezu. I co zyskujecie, aplikując ten nawóz? Przede wszystkim jednorazową aplikację. Tutaj azot w nawozie działa przez okres od 2 do 3 miesięcy. Będzie się uwalniał stopniowo, porcjami, więc roślina w miarę wzrostu i rozwoju będzie go pobierać w odpowiedniej ilości i od razu wbudowywać swoją biomasę. Nie będzie dochodziło do dużych strat azotu ani przez utlenianie, ani przez wymywanie. I to mamy potwierdzone doświadczalnie już wieloma doświadczeniami, które prowadziliśmy czy w Polsce, czy za granicą. Poza tym stosowanie Agromastera poprawia też samą efektywność wykorzystania azotu, czyli każdy kilogram azotu, jaki Państwo zastosujecie, przekłada się na większą ilość kilogramów czystego plonu. W tym roku cena na Agromaster też jest atrakcyjna, więc warto też przyjrzeć się nawożeniem tym produktem. I co jeszcze, proszę Państwa? Jak widzicie, maliny są jeszcze małe, niskie, dopiero rozpoczynają wegetację, ale za kilka tygodni, może trochę mniej, warto już pomyśleć o dolistnym zasilaniu tych roślin, żeby pobudzić ich biomasę naziemną, pobudzić rozwój systemu korzeniowego. I tutaj warto by pomyśleć o nawożeniu dolistnym, takim naszym zrównoważonym nawozem Agrolife Power 2020 w dawce 5 kg na hektar. Warto dodać też do opryskiwacza siarczan magnezu, żeby jeszcze bardziej poprawić efektywność działania nawozu, ale też jeszcze bardziej poprawić fotosyntezę w roślinach. Dzięki temu, proszę Państwa, będzie lepszy rozwój liści, lepszy ten pierwszy wiosenny start. No i ta roślina też będzie zmotywowana do lepszego kwitnienia i zawiązywania większej ilości zawiązków. Jeżeli stosujecie Państwo nawozy dolistne, wykonujecie zabiegi oprysków i macie problem z pH cieczy roboczej, to znaczy macie problem z wysokim odczynem cieczy roboczej, warto pomyśleć o zastosowaniu takiego nawozu jak Pekacid. Jest to kwas fosforowy w proszku i on doskonale obniża pH cieczy roboczej, poprawiając skuteczność działania środków ochrony roślin, bo jak wiecie, większość środków ochrony roślin działa najlepiej przy pH od 5 do 6. I tutaj Pekacid jest bardzo dobrym rozwiązaniem, już niewielka dawka tego produktu, około pół kilograma na taką beczkę 500-litrową pozwoli Wam obniżyć pH roztworu roboczego i poprawić efektywność działania wszystkich produktów, które znajdują się w opryskiwaczu.